Blisko połowa widzów mojego kanału po obejrzeniu pierwszych 20-30 sekund wyłącza dany film. Już nigdy do niego nie wraca. A dziś zachęcam wszystkich do tego, żeby tego nie robili. Bo jesteśmy w Tykocinie, miejscu, które jest nie dość, że piękne. Jeszcze trafiłem do niego w wyjątkowych okolicznościach przyrody. Przed moim przyjazdem naspadało tu mnóstwo śniegu. To ma być szansę wizualnie najpiękniejszy odcinek, jaki nakręciłem do tej pory. A jest to już 25. odcinek z tej serii. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Mikropolski, czyli w cyklicznej audycji audiowizualnej, w której wspólnie podróżujemy po pięknej Polsce mniejszych miast. A mówiąc dokładniej, to ja podróżuję, Państwo jak ochotę mają, to oglądają, a jak ochoty nie mają, to nie oglądają. Dziś jestem na Podlasiu, więc powinienem powiedzieć na Podlasiu, w Tykocinie. Miasteczku, które można śmiało powiedzieć jest najpiękniejsze w tym regionie naszego pięknego kraju. Zapraszam na zimową wycieczkę po miasteczku Bajeczka, jak nazywała je Agnieszka Osiecka. Nie spodziewałem się tłumów, ale tego, że będę tu sam, to też się nie spodziewałem. Rynek jest ogromny, to jest plac, w sumie nie rynek, kiedyś to był rynek. Do wieku XVIII był to plac targowy. Z czasem stał się placem reprezentacyjnym, który dzięki temu kościołowi zyskał taki barokowy klimat, barokowy styl. Kościół bardzo ładny, barokowy, wnętrze rokokowe, akurat w remoncie, ale nie szkodzi, można było coś zobaczyć. Bardzo mi się podoba ta fasada barokowa, dwie wieże połączone takimi arkadami. Wygląda to naprawdę super, ale fajne są też te zabudowania dookoła, może nie te wszystkie, ale te tam są bardzo fajne. Taka architektura w stylu staropolskim, dworki staropolskie. Szlachecki zaścianek się przypomina. Ten pomnik za mną to pomnik Stefana Czarneckiego, czyli
pogromcy Szwedów w trakcie potopu szwedzkiego i nie tylko. Nie będę się rozwodził na temat tejże persony. Generalnie taki nasz bohater narodowy. Prawda jest taka, że podobno był dosyć kiepskim strategiem i taktykiem militarnym. Nie ukończył żadnej szkoły militarnej. W związku z tym nie był jakimś mega wybitnym strategiem. Ale swoje wygrał w podziękowaniu za zwycięstwo, pokonanie Szwedów, wykonienie Szwedów. Otrzymał od Jana Kazimierza starostwo tykocińskie oraz to miasto. I ten pomnik, słuchajcie, powstał w 1763 roku. Jest drugim najstarszym świeckim pomnikiem w Polsce. Pierwszym jest kolumna Zygmunta III Wazy w Warszawie. Słuchajcie, a to jest alumnat. Przygotowując się do tego wyjazdu, oglądałem na YouTubie jakiegoś youtubera, który mówił o tym miejscu, że to jest aluminat. Aluminat. Nie, alumnat. A nie aluminat. Drogi youtuberze. Słuchajcie, aluminat. Alumnat. Aluminat. Jest takie miejsce, w którym mieszkali sobie na koszt państwa, czyli na koszt w tym przypadku starosty tykocińskiego, emerytowani weterani wojenni, którzy nie zdążyli w toku wojaczki zgromadzić majątku pozwalającego im przeżyć na emeryturze, a byli na tyle dobrymi żołnierzami, że nie zginęli podczas tej czy innej batalii, najczęściej zresztą toczonej poza granicami Rzeczpospolitej. I alumnat to było miejsce, w którym takie osoby mogły spędzić jesień i zimę swojego życia na koszt państwa. Warunek był chyba tylko jeden, oprócz oczywiście referencji, czyli sukcesów w wojaczce, to musieli być katolikami. Obecnie restauracja, z której zamierzam skorzystać, dzięki swojej urodzie wystąpiło w kilku filmach. Chyba największą rolę zagrała w dwóch filmach z trylogii U Pana Boga. U Pana Boga w ogródku i U Pana Boga za miedzą, jeżeli dobrze pamiętam. Filmy Jacka Brumskiego. Ja akurat oglądałem głównie pierwszą część U Pana Boga w ogródku i lubię tęże komedię. Tych dwóch części nie oglądałem chyba nigdy. Może nadrobię. Tak czy owak, myślę, że miasto mogłoby gościć niejedną ekipę filmową. Mam taką wizję, podzielę się nią z wami, że jakby Patryk Wega chciał nakręcić polską wersję Zorro, to mógłby ją nakręcić właśnie tutaj. A to dlatego, że latem przy dobrej pogodzie te czerwone dachy, ten barokowy kościół, te resztki żydowskich zabudowań, o których wam powiem później, one budują taki klimat, jakby to było troszeczkę jakieś miasteczko w Ameryce Południowej. No właśnie, proszę bardzo. W ogródku i za miedzą. Dwa filmy, które tu były kręcone, między innymi tutaj. Most, po którym idę, też jest ciekawy. To jest taki promyczek Dolnego Śląska na Podlasiu. Ten most w 1945 roku został gdzieś na Dolnym Śląsku przez Armię Czerwoną rozebrany, spakowany z zamiarem przewiezienia go do Związku Radzieckiego, ale po drodze okazało się, że jest potrzebny tutaj przy strategicznie ważnej przeprawie przez Narew. W związku z tym go
tutaj zamontowano i po dziś dzień jest użytkowane. Bardzo ładnie wygląda, bardzo solidna konstrukcja. No i taka śmieszna w sumie historia, nie? O tym, że Armia Czerwona coś chciała ukraść, ale koniec końców okazało się, że musiała to zostawić w Polsce. Pewnie nie byli tam szczególnie szczęśliwi z tego powodu. No ale cóż. To jest mój trzeci raz w Tykocinie, ale pierwszy zimą. Więc naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Natomiast jak pierwszy raz przyjechałem do Tykocina, to ciekawa historia, którą zamierzam opowiedzieć, bo wiem, że lubicie moje osobiste historie. A więc słuchajcie, historia osobista moja z Tykocinem jest taka, że przyjechałem tu po raz pierwszy w 2014 roku. Jechałem na ślub, wesele mojego kumpla, które było całkiem daleko stąd. No i tak jechałem, kierowany nawigacją marki TomTom. I w pewnym momencie dojechałem do takiego skrzyżowania w kształcie litery T. Wiedziałem, że trzeba skręcić w lewo, ale nawigacja mówiła: jedź w prawo. No to pomyślałem, że okej, pojadę, może czegoś nie wiem. I słuchajcie, przyjechałem, dotarłem do tykocińskiego rynku, gdzie moja nawigacja stwierdziła, że należy go objechać dookoła i potem pojechać w kierunku, który wcześniej odczuwałem za właściwy. Doszedłem do wniosku, że chodziło po prostu o to, że marka TomTom bardzo chciała, żebym zobaczył Tykocin i przekonał się, jakie to fajne miasto. No i faktycznie, muszę powiedzieć, że ten zabieg się udał. Byłem pod wielkim wrażeniem i obiecałem sobie, że przyjadę do Tykocina ponownie. A tam jest zamek w Tykocinie. Śmieszna sprawa, kolejna. Śmieszne miasto. Ten zamek tykociński, jak macie przewodniki po Tykocinie albo po Podlasiu sprzed lat, to nie ma o nim ani słowa. Albo jest słowo tylko takie, że jest to ruina, jakieś tam fundamenty stoją. Natomiast lat temu kilkanaście, białostocki biznesmen zakasał rękawy i zrekonstruował ten zamek. Podobno nie do końca w sposób taki zgodny ze sztuką rekonstrukcji, ale nie miejmy o to pretensji. Fajnie, że ten zamek znowu jest, znowu cieszy oczy i uszy, i zmysły wszystkich osób mieszkających czy odwiedzających Tykocin. Dziś jest tam restauracja i hotel. Hotel oczywiście nieczynny, bo wszystko jest pozamykane, ale jest. I fajnie, że jest. To i duża synagoga w Tykocinie. Generalnie barok z elementami renesansowymi, czy może odwrotnie, renesans z elementami barokowymi. Tutaj wieży podobno było więzienie rabinackie, czyli więzienie dla złych rabinów. Żartuję. Ta synagoga została zbudowana w 1642 roku i sprawdziłem, dokonałem szybkiej analizy źródeł naukowych. Jest drugą największą synagogą w Polsce. No niestety, synagoga jest nieczynna do odwołania, a szkoda, bo chciałem wam ją pokazać od środka. Jest tego warta, mimo iż nie pokazuję zazwyczaj wnętrz, to jednak tutaj bym z chęcią zrobił wyjątek, ale spokojnie poszukam w moich materiałach archiwalnych zdjęć, może nawet filmów, jak byłem tu ostatnim razem i wam to najwyżej pokażę. Taka refleksja,
Tykocin to naprawdę miasto dwóch kultur, trzech w sumie, bo jeszcze Litwini. Ci Żydzi tykocińscy byli tutaj w tym mieście od tak naprawdę lokacji jego w 1425 roku. Zostali sprowadzeni z Grodna i w XIX wieku stanowili połowę ludności. Z czasem zaczęli stąd wyjeżdżać, kiedy miasto podupadało na rzecz silniejszego ośrodka w Białymstoku. Jeszcze taka ciekawostka, kotwica, która przypomniała mi, że Tykocin był portem rzecznym. Tykociński zamek pełnił funkcję arsenału swego czasu. Był położony po prostu w dogodnym miejscu, bo pomiędzy Warszawą a Wilnem, niemalże na środku ówczesnej Rzeczpospolitej, blisko Narwi, którą w razie potrzeby spławiano potrzebną broń, amunicję, miejsca różnego rodzaju konfliktów. No i o tym przypomina ta niepozorna kotwica. A to jest, zdaje się, że mała synagoga, w której kiedyś byłem w muzeum. Też fajna. Rzeczona kotwica. Kolejny dom, który wygląda na dom z dawnej dzielnicy żydowskiej. Jak widać, w najlepszej kondycji, ale to tylko dodaje mu takiego klimatu, roku. Tak właśnie wyglądały dzielnice żydowskie. Nie ma co się oszukiwać, że były jakieś wypieszczone i czyściutkie, bo nie były. Pomnik Orła Białego, czyli orderu, który został tutaj ufundowany na zamku w Tykocinie na początku XX wieku. Akurat tego orderu w kolekcji nie mam. Może kiedyś. Może ten materiał mi do niego przybliży. Chociaż wątpię, bo